Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod Łowcy Pucharów Football Manager 2024, a tutaj prowadzę oczywiście londyńskie koguty i przed nami mecz z Realem Madryt. 1 listopada roku 2033 to będą moje 50. urodziny, słuchajcie, więc życzyłbym sobie, żeby na te urodziny moja drużyna, mój Tottenham sprawił mi olbrzymią niespodziankę, taki prezent pod postacią niespodzianki właśnie, wygrywając z Królewskimi. No ale jak wiemy, w Lidze Mistrzów nie idzie nam najlepiej. Po 3 kolejkach Tottenham ma zaledwie 3 punkty. Prawda jest taka, że mecz z Realem Madryt to jest takie ostatnie trudne spotkanie dla nas, bo potem mamy Besiktas u siebie, mamy Walerengę na wyjeździe. Oczywiście Porto i Napoli to nigdy nie będą łatwi rywale, no ale tutaj już punkty zdobyć trzeba, więc nawet jeżeli nie wygramy z Realem Madryt, to jesteśmy zobligowani do tego, aby zdobyć komplet punktów z Besiktasem, z Walerengą i na pewno u siebie z Porto. Czyli jeszcze tych 9 punktów powinno co najmniej dojść. Powinno. Ja mówię powinno. Powinniśmy też wygrać z Celticiem mecz wyjazdowy, a tam się pokazaliśmy z bardzo złej strony. Ale w Anglii idzie dobrze. Przypominam, że ostatni mecz zremisowany troszkę nieszczęśliwie 2-2 z Liverpoolem. Tracimy bramki w ostatnich minutach. Tutaj powinniśmy wygrać, ale jesteśmy na miejscu 4. Wszystko wygląda doskonale, trzymamy się tej pierwszej czwórki i to jest najważniejsze, co będzie później, zobaczymy. No i teraz tak, pojawiały się komentarze od jednego z użytkowników, żeby tutaj zakupić jakąś gwiazdę z Chelsea albo Arsenalu. Ja odpowiadam późno na ten komentarz, bo nagrywam do przodu wiele odcinków, więc dopiero teraz mogę się do tego odnieść. Nie ma takiej możliwości, żeby Tottenham w tym momencie pozyskał jakąkolwiek gwiazdę z Premier League. Ba! Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my pozyskali jakąkolwiek gwiazdę światowego futbolu, bo po prostu tacy zawodnicy nie chcą na razie dołączać do Tottenhamu. Najlepsi piłkarze na ten moment, jakich znalazłem, jacy mogliby do nas przyjść, no to jest właśnie ten Listreet z Lazio. Pokazywałem Wam tych graczy. Ja na bieżąco Wam pokazuję to, co nam skauci znajdują i to są najlepsi piłkarze w tym momencie, którzy ewentualnie mogliby dołączyć do kogutów. Bo tak naprawdę lepsi zawodnicy po prostu tutaj na razie na nas jeszcze nie chcą nawet spojrzeć. Więc to nie jest tak, że ja nie chcę wydać tych 150 milionów. Owszem, bym je wydał, gdybym tylko znalazł jakiegoś ciekawego zawodnika, a na ten moment po prostu nie chcemy tego robić na siłę. No bo zobaczcie, jak spojrzymy sobie na scouting i na tych najlepszych piłkarzy, no to mamy oczywiście Wesleya, zawodnika Aston Villa, prawda? Fajny piłkarz, no ale to nie jest jakaś wielka gwiazda po pierwsze, a po drugie my skrzydłowymi nie gramy. No zobaczmy dalej. Vladimir Rodrigo, też bardzo fajny piłkarz, ale z Porto i znowu skrzydłowy. A też nie jakiś wielki, tak? Nie lepszy wcale od Sandowala czy Bakero. No nie wiem, spójrzmy dalej. Jest tutaj niejaki Carlos Higa, ale też nam na pozycję nie pasuje. No ewentualnie moglibyśmy chcieć na przykład Marka Gueye'ego, tak? No ale on już ma 33 lata. Trzeba by było dużo mu płacić, bez sensu. Także jak widzicie, tu nie ma jakichś wielkich zawodników. To nie jest tak, że trener Piwarski nie chce kupować wielkich graczy. No patrzcie, i Katisa. Trzeba za niego zapłacić około 100 milionów. 25 lat, a to też nie jest środkowy obrońca, który jest lepszy od naszych. No nie ma po prostu na razie Tottenham możliwości kupowania najlepszych piłkarzy na świecie. Po prostu jest to nie do zrobienia. Jeżeli chodzi o Lamina Yamala, to on chyba już się pogodził z Barceloną. Z tego, co zauważyłem i w tym momencie, że on mówi, że nie byłby zainteresowany dołączeniem do Tottenhamu. Wolałby grać w bardziej rozpoznawalnym europejskim klubie. I tak mówi większość najlepszych piłkarzy. Także, jak mówię, to nie jest tak, że ja nie chcę, to raczej jest tak, że oni nie chcą. Tu jest fajny piłkarz, Belk, 22-letni, no ale na środek pomocy to my mamy masę zawodników. Także mam nadzieję, że się już w tym aspekcie rozumiemy. Przechodzimy teraz do meczu z Realem Madryt na własnym stadionie. Fajny byłby remis, naprawdę byłbym z remisu zadowolony, bo to by nam dało ten punkt. Wiadomo już, że zepsuliśmy tą Ligę Mistrzów i że będziemy grali w playoffach, no ale trudno. Dziady z nas w Europie straszne. No i zobaczcie, Francesco Pio Esposito został piłkarzem miesiąca. To jest wielkie, wielkie wyróżnienie, bo to są naprawdę potężne gwiazdy. Ale Franek jest niezniszczalny. Franek już ma 10 bramek, z czego 9 w Premier League. No ale nie zdobył jeszcze gola w Champions League. Ten poziom jest naprawdę
wysoki. No i Luis Bent jest w trójce najlepszych młodych piłkarzy miesiąca. Michel Teixeira z bramką miesiąca. No chodzi ten Tottenham w lidze fajnie. Piwarski na trzecim miejscu, pierwszy Luis Enrique. Drugi niejaki Russell Martin z West Hamu. No ale dobra, my się już skupiamy na Realu Madryt. Potem czekają mnie kolejne mecze w lidze. I to są mecze z Wolverhampton, z Watford. Wrócimy sobie prawdopodobnie na Besiktas, na Chelsea. Nie wiem, czy na te dwa mecze. Ja bym raczej był skłonny wrócić na City i na Arsenal z następnym odcinkiem. Wydaje mi się, że to by było... że to by było lepsze, ale jeszcze to sobie przemyślę na spokojnie. Teraz słuchajcie, bierzemy się za Real Madryt, trzeba z tym Realem po prostu wygrać i tyle. Jak tam nasze punkty ciężkości? To wciąż nie działa, wciąż po prostu nie wiem, może ktoś z Was ma jakiś patent, bo jeszcze w FM-ie 2023 działało to kapitalnie, a tutaj po prostu nie znajduje nam piłkarzy, albo znajduje ich mało. Jest niejaki Vincent Pieron z Wolfsburga, no ale co to jest za piłkarz, tak? No, widzicie, to jest ten problem właśnie ze scoutingiem, że trzeba tutaj manualnie. Dobra, wybierzmy zatem skład. Widzę, że będziemy musieli dokonać paru zmian na pewno, bo nie wszyscy są gotowi na 100%. Obrona powinna zostać taka sama jak była, natomiast na prawej stronie obrony w zasadzie na wahadle zagra Pete Duhis na pewno. Na defensywnym pomocniku zobaczymy dzisiaj Teixeirę. Nie zagra Lokadia, bo on jest po delikatnym urazie. No i na stronie lewej Destiny Udogie, przynajmniej w tym momencie. Luis Bent, Diego i Florian Wirtz gotowi do gry, plus oczywiście Francesco Pio Esposito. Pojawiło się zainteresowanie Carlosem Baquero oraz Sandovalem. No i powiem tak, jednego z tych zawodników mógłbym sprzedać, dlatego że tutaj mamy problemy, żeby ich pomieścić. Widać to po ilości ich meczów. Więc jeżeli by przyszła oferta za któregoś z nich w okolicach około 100 milionów czy ponad 100 milionów euro, no to ja bym się nie zawahał chyba go sprzedać, a wtedy byśmy sobie dobrali kogoś pod taktykę, czyli może kogoś, kto mógłby tutaj troszkę Wirtza odciążyć czasami, taki fałszywy napastnik, ofensywny pomocnik właśnie jak Wirtz, może tak, to chyba by była najlepsza opcja, takiego piłkarza sprowadzić, no bo jednak Diego jest wyśmienitym ofensywnym pomocnikiem, ale nie fałszywym napastnikiem. No ale to jeszcze sobie to wszystko przekalkuluję. Musimy poczekać na zimowe okienko transferowe. Kiedy Real Madrid grał swój ostatni mecz? Czy oni też będą mieli problemy? Tak, bo oni grali 29 października, więc też będą kondycyjnie pewnie troszkę odstawali. No my graliśmy mocniejsze spotkanie, bo my graliśmy z Liverpoolem, więc musieliśmy cały nasz garnitur podstawowy wystawić, ale spokojnie, musimy do maksimum wykorzystać przewagę własnego boiska, oczekujemy zwycięstwa, mówię, z remisu też będę zadowolony, bo jednak to Real Madryt, ale i to by nam dało czwarty punkt, tak, 4 mecze, 4 punkty, no nie wygląda to źle, ale mówię, te najłatwiejsze mecze są przed nami, więc tam będziemy punktować, no okej, Celtic jeszcze był łatwy, teoretycznie, natomiast zjebaliśmy to po całości, ale Besiktas u siebie to już nie widzę opcji innej niż zwycięstwo. O, patrzcie, Bayraktar, zawodnik, którego znowu ja odkryłem. Powiem Wam tak, gdyby to był ranking w FM-ie jakikolwiek menadżerów, którzy odkrywają wielkie talenty, to byłbym na miejscu pierwszym i to bez problemu, bo to ja Bayraktara ściągnąłem najpierw do Feyenoordu za 1 000 000 euro. No a potem on sobie odszedł do Realu Madryt na wolnym transferze. To chyba jeszcze nawet było za moich czasów, z tego co pamiętam, więc naprawdę wielu tych zawodników się za chwilę tutaj przewija. No a Endrika miałem w Feyenoordzie wypożyczonego, wiadomo, z Realu Madryt. Był taki sezon, kiedy on wyglądał naprawdę źle pod kątem rozwoju, teraz troszkę poprawił te swoje atrybuty. No ale i tak widziałem sejwy, kiedy on się rozwija jeszcze mocniej, także... Powiem Wam tak, w ogóle Real Madryt to nie jest najmocniejszy zespół w tym momencie, jeżeli chodzi o świat. To jest paru piłkarzy, no ale zdecydowanie Chelsea, Liverpool, City, Arsenal są mocniejsze. I wydaje się jednak, że mocniejsza jest Barcelona. No ale to wciąż jest zespół niebezpieczny. Ale myślę, że do ugryzienia. Czy mam takie wrażenie, że Real Madryt można ugryźć? Że Real Madryt można im bramkę strzelić? No jak strzelamy dwie Liverpoolowi, to można i Realowi. Ale to Real ma teraz sytuację samardzić nad poprzeczką. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy my możemy rywalizować, bo pojedyncze mecze można te niespodzianki robić, ale gdybyśmy mieli dwumecz z Realem Madryt,
to nie mamy żadnych szans. To jakby powiedzmy sobie to otwarcie i szczerze, na razie jeszcze jesteśmy zbyt niedoświadczeni. O, Francesco Pio Esposito w dribblingu. No tego świat nie widział. Co on teraz tutaj zrobił? A co zrobił Teixeira? Zamiast zdobyć bramkę, to prosto w ręce Vince'a. Vince to jest ten bramkarz, na którego ja się zasadzałem w pewnym momencie, no ale wolałem Schulza. Wziął go Real Madryt i tak to już zostało. Ale Franek poszedł ładnie tam lewym skrzydłem, zagrał kluczowe podanie, mógł mieć asystę, gdyby tylko Teixeira zjadł śniadanie dzisiaj. No i uderzył troszeczkę mocniej. No tutaj są przygotowani gracze Realu, troszkę lepiej niż my, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Być może lepiej rotowali, być może lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o ich poprzednie mecze, to znaczy oni oszczędzali pewnie. No my, oni mieli chyba Alaves czy tam Getafe w poprzedniej kolejce, my mieliśmy Liverpool, więc my oszczędzać się nie mogliśmy. Na razie mamy 0 do 0, takie soczyste 0 do 0, z jednym tylko celnym strzałem po naszej stronie. Esposito, Francesco Pio Esposito zagrywa do Teixeiry, Teixeira będzie przegrywał piłkę do Alvesa, ten do Destynego Udogi. Destiny Udogi do Alvesa, znowu ta piłka dobrze tam do Esposito, Esposito w polu karnym, Esposito utrzymuje się przy piłce i nie ma gola, chociaż to zamieszanie pod polem bramkowym Vince'a było bardzo, bardzo duże i znowu była olbrzymia szansa, żeby zdobyć gola. Niestety nie wpada. Ale dobry początek, te pierwsze pół godziny meczu w wykonaniu Tottenhamu, to my przeważamy, to my konstruujemy więcej akcji, no i może tu będzie jakaś niespodzianka. Duchist do Karamoko, tak z karate kung fu zagrał tą piłkę, Teixeira, dobry przerzut, Bayraktar to przechwycił, na szczęście mamy Alvesa dobrze ustawionego, Udogi do Diego, Diego teraz w roli skrzydłowego na lewej stronie, Diego wycofuje piłkę do Udogiego, nie wiem po co on to zrobił zupełnie, ryzykując kontrę, ale to było fatalne podanie Diego. No to się nie... Ale Bellingham tu zatrzymany przez naszego Alvesa. Brawo, Bent. Karamoko. Karamoko teraz przegra do Dürrhista. Dürrhist będzie próbował prawą flanką. Dürrhist. Dürrhist do środka. Tutaj mamy Wirca. Wirc wpada w szesnastkę. Wirc. Zobaczmy, czekamy. Dürrhist do Benta. Bent potrafi z daleka. Potrafi też Teixeira, ale on do Diego. Diego teraz zablokowany. Za długo to trwało. Zawodnicy Realu Madryt kapitalnie się tam ustawili. Kapitalnie to wszystko zamknęli. No i nie było jak za bardzo się tam przedrzeć, ale dobrze wyglądamy. No konstruujemy te akcje, próbujemy. Jesteśmy aktywni pod, czy na połowie rywala. Zobaczmy teraz, dobry tutaj aktywny taki, aktywna gra Alvesa. Udogi, rusza Destiny Udogi. Jak ja się cieszę, że go nie sprzedałem, ale już widzę na jego miejsce Schulza. Esposito! Nie. Ta piłka zawieszona, podwieszona. Nie miał z czego Esposito za bardzo tutaj uderzyć. No ale jest kolejna akcja i znowu postarszyliśmy troszkę ten wielki Real Madryt, no ale im więcej my tutaj tych sytuacji marnujemy, a marnujemy je na potęgę, to tym większa szansa, że za chwilę, no właśnie, jakaś sytuacja tutaj się dla Realu przytrafi. Oby jednak nie, ten Ciardini, ja też na niego, też go obserwowałem, tego Ciardiniego, no ale, nie, ale my mamy oczywiście, bo to jest prawy wahadłowy, my mamy tu Lokadię i Dürrhista, więc nie było sensu go kupować, ja go po prostu świadomie odpuściłem. Esposito, Bent, ale miałem go na oku, wiem, że ten zawodnik istnieje. Wirc do Dürrhista, znowu kolejny atak Tottenhamu, naprawdę się może podobać dzisiaj gra Kogutów przeciwko takiemu zacnemu rywalowi, tylko potrzebujemy goli, bo bez goli to ta nasza gra będzie niczym. To gole są ukoronowaniem dobrej gry. To gole są zapamiętywane, a nie dobra gra. Diego do Wirca. Wirc sam na sam i niestety przestrzelił. No, cóż ja mogę powiedzieć? Jaki ja mam wpływ na to, że piłkarze marnują tak dobre sytuacje? No mały mam wpływ. Mieliśmy 3 okazje w tym meczu. 3. Jedna setka, 2 okazje. No to tutaj już powinno być co najmniej 1-0. Ale niestety, no to co najważniejsze, to w siatce nie ma nic. Real Madryt ma tylko 5 punktów. To tym się możemy pocieszać. City ma tylko 6. Niedobrze by było ich trafić w playoffach ewentualnie, ale do końca jeszcze 4 mecze. Po tym meczu z Realem jeszcze mamy 4 kolejki. No teraz musimy robić wszystko, żeby tutaj no, zdobyć tego gola, ale tak jak mówię, każdy kolejny strzał nieudany Tottenhamu zwiększa prawdopodobieństwo tego, że Real Madryt zdobędzie gola. Taka jest prawda. Niestety taka jest prawda Football Managera, taka też jest prawda piłki. Jak nie wykorzystujesz swoich sytuacji, no to musisz oczekiwać, że one się po prostu zemszczą. Stare chińskie przysłowie, dobrze wszystkim znane. Endrick, samardzić, chciałem się napić wody, ale widzę, że tu emocje zbyt duże nad bramką. Okej, mamy 0-0. Mamy dobry mecz Tottenhamu przede wszystkim, to jest bardzo istotne.
Jest ok. Jest ok, tylko musimy się poprawić właśnie w tych sytuacjach podbramkowych. No, zmęczeni już jesteśmy. To może mieć olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o dalszy przebieg tego spotkania, bo i Wirt zmęczony, i Udogi zmęczony, i cała reszta zawodników, więc za momencik pewnie będą jakieś zmiany. No i one... Tutaj ciężko powiedzieć, bo tak jak jeszcze takie zmiany robić z Porto czy z Napoli, to jeszcze pół biedy. Ale jak masz przeciwko sobie Real Madryt, no to tutaj takie zmiany mogą wcale nie wpłynąć pozytywnie. Ale zobaczymy. Zobaczymy na razie przy piłce goście, no ale tu mówię, z każdą minutą ta ich przewaga może wzrastać, bo my po prostu mamy coraz mniej sił w tym meczu i na to trzeba bardzo, bardzo mocno uważać. Bayraktar, wycofanie piłki do Navarro, Navarro do Magili, Magila teraz do Samardzicza, ależ tu uciekł Samardzic tym zwodem i mamy 1-0. No i to jest to, o czym mówiłem. No i to nie jest zawodnik w ogóle jakiś wielki, tak naprawdę wystawiony na listę transferową, a wali niczym Messi tą lewą nogą. No ale niestety, to jest to, o czym mówiłem, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, no to się wszystko zemściło, to jest jasna sprawa. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy swoje akcje, spierdzieliliśmy wszystko. Dobra, za Floriana Wirtza Bakero, za Destiny'ego Udogie Jorel Hato i za Michała Teixeirę oczywiście Pietro Perini. Czyli wchodzą zawodnicy ze świeżymi siłami, zawodnicy, których zadaniem będzie teraz zdobycie bramki, czy uczestniczenie przy zdobywaniu bramek. No ale to mówię, no to jest właśnie, tego Schulza też obserwowałem, ale nie wydawał mi się zbyt dobrym środkowym obrońcą, ale widać nie ma innych po prostu i Real Madryt też kupuje tych zawodników, którzy nie mają aż tak wysokich atrybutów. Pół godziny do końca meczu, cała pierwsza połowa praktycznie pod nasze dyktando, ale brak bramki tutaj zadecydował. No i niestety, no i taka jest piłka, taki jest sport. Nie zrobisz tego, co masz zrobić, to zrobi to rywal, zrobi to przeciwnik i Real Madryt robi to bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo skutecznie. Zdobywa bramkę na 1-0, a my teraz mamy wielki, wielki problem. Jorel Hato. Jest tutaj Alves, przegranie piłki do Lenego Joro. Jeszcze raz Alves, cała lewa strona wolna, ale idziemy przez środek. Dopiero teraz Pierini zauważył Hato. Jeszcze raz Alves do Lenego Joro. Tutaj Real Madryt ustawiony w obronie. Pierini, bend, dobra piłka do Esposito. Ten do Bakero, no i słupek. No i co ja mam zrobić? No co ja mam, biedny trener, menadżer, zrobić, skoro moi zawodnicy po prostu nie potrafią, no nie potrafią zdobyć gola, a Bakero to nie jest jakiś kurwa wafelek z podwórka, tylko to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, na tej pozycji, czy o takim profilu, a mimo wszystko nie potrafi w tak doskonałej sytuacji strzelić bramki, tak? No Esposito zagrał mu tą piłkę po prostu idealnie. No nic, zostały dwie zmiany, więc Sandoval za Esposito, Chris Biggs, młodziutki za Diego, no i spróbujemy jeszcze tutaj w ten sposób zagrać. Może młody zawodnik, były zawodnik Nottingham Forest w Lidze Mistrzów błyśnie. No ale no prawda jest taka, że ten mecz był nasz, no powinniśmy go wygrać. Podobnie jak powinniśmy wygrać mecz z Liverpoolem, ale może jeszcze nie dorośliśmy do takiej wielkiej gry. Może jeszcze nie dorośliśmy do tak wielkich rywali jak Real Madryt, jak Liverpool, czy inne wielkie kluby w Champions League. Także no tutaj tylko i wyłącznie możemy mieć pretensje do siebie, do naszych napastników, do naszych piłkarzy grających z przodu, bo ten mecz był absolutnie do wygrania. Absolutnie do wygrania i tutaj znowu żeśmy się po prostu podłożyli. 4 mecze, 3 punkty. Taki będzie bilans Tottenhamu. Bardzo słaby. Wiadomo już, że nasz cel nie zostanie zrealizowany, a celem oczywiście była pierwsza ósemka. No będziemy grali w playoffach i to prawdopodobnie w tej dolnej części, tam będziemy szukali oczywiście swojego szczęścia po to, żeby awansować do 1/8, a potem do 1/4. Cały czas ćwierćfinał Champions League, ćwierćfinał Ligi Mistrzów pozostaje moim celem, cały czas ćwierćfinał Ligi Mistrzów jest moim priorytetem, no ale niestety będziemy musieli zagrać 1-2 mecz więcej. Widzimy statystyki, no expected goals 2 razy wyższe, więcej tych sytuacji, tak? Mieliśmy ich 4, Real Madryt tylko jedną i ją wykorzystał, niesamowite. Tu gra Emili Muniesa, no wiadomo, sprzedany z Tottenhamu. Niestety porażka, kolejna, trzecia już w Lidze Mistrzów. Jestem wściekły, może nie na obrońców, bardziej na napastników, bo to oni tutaj powinni po prostu zrobić robotę i powinniśmy spokojnie to spotkanie wygrać. No idzie nam jak po gruzie w tych europejskich pucharach.
Na szczęście idzie nam dobrze w lidze angielskiej i tu nie mogę mieć absolutnie zastrzeżeń. Po 9 kolejkach Tottenham jest bez porażki, co jest fantastycznym rezultatem. Rok temu, przypominam, tych porażek było aż 4. 7 remisów i 4 porażki. No, jeżeli chcemy zdobyć mistrzostwo Anglii, to nie możemy sobie pozwolić nawet na 2 porażki. Natomiast, wiadomo, mecze przed nami trudne. Szczególnie tutaj, no jeszcze co 3 dni gramy, tak? Chelsea, City, Arsenal. Nieprawdopodobne to będzie, no ale trzeba grać, nie ma co płakać. Każdy ma też terminarz ciężki w Anglii. Szczególnie drużyny, które grają puchary. Tylko niestety, no tutaj nam się w lutym wmiesza. Wygląda to na spokojny miesiąc, ale tutaj wjedzie FA Cup. Może tutaj wjedzie Carabao Cup. I może tutaj raczej na pewno wjadą playoffy Ligi Mistrzów. No więc tak to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tabelę. Aha, jeszcze w środę są mecze Ligi Mistrzów, więc poczekajmy może na te środowe mecze i zobaczymy, jak nasza sytuacja będzie wyglądała po tych spotkaniach. I jeszcze sobie przeanalizuję, ile tam punktów jest potrzebne, żeby być w tej górnej części do ustawienia w playoffach. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że około 12 punktów to będzie potrzebne. Już patrzę sobie, jak to wygląda. Lech Poznań punktów 0. My mamy punktów 3, więc tak, żeby być między miejscem 9-16, to trzeba zdobyć no około... Czasem 11 wystarcza, ale no muszę liczyć, że trzeba mieć 13 punktów. 13 punktów. Czyli potrzebujemy jeszcze 10 punktów. No bo to, że będziemy w playoffach, to chyba jest jasne, nie? Ale wolałbym być tu, niż tu. 10 punktów nam potrzebne, czyli 3 zwycięstwa i remis. Zwycięstwo z Besiktasem, Valerengą, Porto, no i na wyjeździe jakiś remis z Neapolem, prawda? No i wtedy byśmy mogli mówić o tych 10 punktach. To mielibyśmy ich wtedy 13. A jak wygramy wszystkie 4 mecze, będziemy mieli 15 punktów. Ale 15 punktów, moi drodzy, chyba nigdy nie dawało pierwszej ósemki. Zaraz sobie to zobaczymy. No tutaj, ale to trzeba mieć dobrą różnicę bramek. No tu już nie, tu już nie, tutaj już nie, tutaj ewentualnie, ale też dobra różnica bramek. No nie, tutaj nie ma co na to liczyć. Także już tylko możemy celować w miejsca 9-16. I tyle nam pozostało. Dziękuję serdecznie za odcinek. Życzę Wam miłego weekendu. Pozdrawiam. Dużo zdrówka. Cześć!